Siemanko, tutaj Pablo, witam wszystkich serdecznie na YouTubie i co, lecimy z daily update'em, co zapowiadałem i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to tak, strefa, którą tutaj wyznaczałem, mówiłem, że jest to długoterminowa strefa na short, jeśli osoba, która sprzedaje ten rynek już od dłuższego czasu, jest w rynku, obroni te zlecenia w tym miejscu i będą z tego shorty po wybicie dołków. Tak się też stało. Osoba, która shortowała rynek, obroniła zlecenia i jej zadaniem, tak jak mówiłem, będzie wybicie dołków. To, co mówiłem we wcześniejszym filmie, będą shorty po jaja. Na tego shorta tu się nie załapałem, tak jak mówiłem. Zabrakło mi tutaj kilku procent do wejścia, także trudno. Jednak ten cały ruch mnie ominął. Jednak zagrałem tutaj longa, ten long doszedł do mojej strefy short, w której też osoba, która shortuje rynek, obroniłaby zlecenia. Zlecenia zostały obronione i mamy shorty po wybicie tego dołka. Tutaj proszę bardzo, udowodnienie. Tak jak mówiłem, shorty po same kurwa jaja, a nie jakieś pierdolenie. I wszystko spełnione. Target 18600, który zapowiadałem jako wybicie dołków, spełniony. Jak widzicie, pozycja cała zamknięta w tej okolicy, także bez żadnego pierdolenia. Dla mnie scenariusz cały spełniony, cały film przewidziałem. Także co? Zabieram kasę i się odsuwam od rynku. Na ten moment bez decyzji na Bitcoinie. Co bym tutaj widział? Jakieś tutaj zejście, tak? Pokiszenie się, zebranie zleceń i dopiero ewentualnie jakaś korekta i dalsze shorty. Rynek cały czas do dołu. Dobra, i eterek. Co na Etherze? Na Etherze mieliśmy dojście do strefy short, którą wyznaczałem wczoraj w Daily Update na grupie. Jeśli ktoś chce codzienną aktualizację rynków, czyli Daily Update, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, w każdy dzień o godzinie 7, 8, 10, zależy, tak jak się zakręcę. Jak na YouTubie, to zawsze dłużej to zejdzie, bo film się musi wstawić, przetworzyć, miniaturka, opis, pierdoły, inne kurwa gówna. Wiadomo, o co chodzi. A tak to zawsze jest bardzo szybko, także tak to wygląda. I na Etherze tak o, dojście do strefy, shorty ze strefy i tyle. I target tutaj był 1380. Jak widzicie, na takiej piździe przeleciało, że zero reakcji, także no, generalnie wszyscy to wiedzą, co handlują, że jak macie taką mocną reakcję, to zazwyczaj te poziomy trzeba po prostu poczekać, a nie od razu się ładować z limitu. Tym bardziej to jest najgorsze chyba, co można robić. Zawsze lepiej wchodzić po potwierdzeniach niż po oczekujących zleceniach. Ale to też zależy od tradera i no i wielu czynników, takich jak RR oraz zarządzanie kapitałem, bo to jest bardzo ważne, oraz skuteczność. Dobra. Jaki długoterminowy target na Ethera? 1100 dolarów, co zapowiadam od miesiąca. Cały czas mówię o tym poziomie, cały czas trąbię o tym poziomie, już do znudzenia. USD PLN, co się tutaj działo? Tutaj intraday trading typowy, na żywo, handel w górę, do strefy short, short po wybicie dołka i kolejny tutaj, można próbować longusie. Ja na ten moment czekam z tym longusiem, short zagrany, także tutaj czekam z longusiem. Na wybicie tego dołka, zebranie po prostu zleceń, pokiszenie się i ewentualnie jakiś tutaj target, nawet 4,84. I tak to widzę, jeśli chodzi o USDPL. Na ten moment dla mnie bez pozycji. I tyle. Tutaj także też takie małe sukcesy. Wiadomo, że te ruchy akurat na złotówce są bardzo fajne i przy użyciu dźwigni oczywiście te ruchy są bardzo, bardzo fajne. Zawsze można coś sobie wykręcić z kapitału. Także, no co. Bardzo fajnie mi się to handluje, także to sobie dla siebie obserwuję. Nasdaq, tutaj longi. I dla mnie target 11252 i z tego miejsca dla mnie shorty po same jajka, czyli wybicie dołka. Tak to dla mnie wygląda, jeśli chodzi o Nasdaqa. I następne złoto. Złoto. Tutaj na złocie była długoterminowa strefa short, o której mówiłem. Ona cały czas została broniona, osoba broniła zlecenia. I spodziewałem się tego, że również to obroni, więc tutaj poszedł mi stop loss. Spodziewałem się tutaj spadku do strefy, którą wyznaczałem, czyli 1640, dotąd shorty były grane. No niestety świeca wybiła tutaj nam zlecenie, wybiła nam po prostu stop lossa. I co? Pojechali wyżej, mamy strefę dalej. Ja na ten moment jestem poza rynkiem, czekam tutaj na powrót. To nie znaczy, że gram tutaj shorta, nie gram tu shorta, czekam na powrót do 1680 i z tego miejsca będę próbował longi. Target dla mnie wybicie tutaj tych szczytów, czyli 1728. Co? 4 minuty, 12 sekund, bez pierdolenia. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam na grupę. Na grupie bo tu znajdziecie, macie potwierdzenia wszystkich transakcji. Wszystko jest dokumentowane, porażki również są dokumentowane, zyski również są wrzucane. Wszystko jest. Także bez farmazonów. Trady zapowiadane przed ich wykonaniem, także co? Tyle. Pozdrawiam, mówi dla Was Pablo. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na kanały. Dołączenie do grupy oraz proinformacje, jeśli ktoś jest zainteresowany metodologią stricte, a nie rybą. Czyli jeśli ktoś chce wędkę, a nie rybę, to zapraszam serdecznie. Pozdrawiam, mówi dla Was Pablo i witajcie. I nie wiem, miłego dnia Wam życzę, już się zaplątałem. Pozdrawiam.